Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku z serii Gry za darmo. Słuchajcie, tak naprawdę jak zobaczyłem na Łowcy Gier informację, że Outcast Second Contact jest za darmo, to pomyślałem sobie, ta gra mi się nie spodoba. Ale jednak pokażę wam, tak żebyście wiedzieli, czy w ogóle warto ją ściągać, ponieważ dla niektórych ta nazwa jest znajoma. Oczywiście nie Outlast, która ta nazwa jest bardziej znana, ale Outcast to jest gra sprzed prawie 20 lat. Bardzo fajna gra, bardzo wysoko oceniana przygodówka. No i tak naprawdę jest to tak zwany remake tej gry. Więc jeżeli ktoś grał w Outcasta dawno temu, przypuszczalnie chciałby zobaczyć ten remake i sobie w tą grę pograć. Co trzeba zrobić? Link macie w opisie. No i dajcie get the game i tam zajarzycie. Ja zajarzyłem, więc wy również zajarzycie. Więc ściągnąłem tą grę. Czekajcie, trochę chyba za głośno. Dobra. No i cóż. Co my tu mamy? Jest to gra studia Apeal, przepraszam, no jest, który był przygodową. Aha, ten Outcast z roku 99 roku był grą przygodową, akcja w realia nieco przypominającej grym Stargate, czyli Gwiezdne Wrota z 94 roku. Fabuła. Fabułę omawianej gry osadzono w roku 2000, albo dam New Game, niech tu już się coś wyłącza. 2007 rok w alternatywnej misji rzeczywistości, w której Stany Zjednoczone wysyłają w kosmos sondę badawczą, aby udowodnić, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. No wiadomo, nie jesteśmy sami we wszechświecie, przecież to jest oczywiste, nie? Czy ktoś z was w to nie wierzy? Jednak kiedy urządzenie trafia na planetę Adelka i zostaje zniszczone przez auto Tom, rasę Talan, powstaje czarna dziura stanowiąca zagrożenie dla Ziemi. Aby ocalić świat przed zagładą, ludzkość wysyła na Adelkę Kutera Slade'a, weterana amerykańskiej floty, aby asyście trojga naukowców. A, oczywiście trojga naukowców. Niemniej po przybyciu na miejsce sprawy się komplikują. Dobra, ja to mam nadzieję troszeczkę przewinąć. Czyli jesteśmy na tej planecie. Jestem tutaj tym weteranem. No i będę ratował świat. Tak, spróbuję tak delikatnie wam to pokazać. A wy się zastanowicie, czy w ogóle to ściągać, czy nie. Mało waży, 6 GB. Ściąga się w zasadzie taką spakowaną paczkę, którą się rozpakowuje i już działa. Ulukai, czyli Urukai. Holy shit! Who are you? Where are the others? I am Sokrin, leader of the Dolotai Guardians. Czyli mamy tu przedstawiciela właśnie obcej rasy. We found you alone, Ulukai. Aha. No others were there. Czyli nagle zna język angielski. Now we will help. Dobra, słuchajcie, ja to tak spróbuję przewinąć. O! Garda jazda. Dobra, czyli jestem tu, oni mnie znaleźli. Myk. Wy sobie jak... O! Coś tu wziąłem. Tak, dobra, ja tu nic nie szukam, po prostu jadę. Jest sprint? Nie, on no stop ma sprint. O, Gwiezdne Wrota. Dobra. Mam broń? A jest, dobra. Jebudup. O dziwne, celownik był gdzie indziej. Fajnie, powiem wam, że ten plecak mi się podoba. Dobra, no i co teraz?
O, znalazłem. Powinno być na F. Nie. O-o. Słuchajcie, totalnie nie wiem, jak się w to gra. O, jest jakiś kolo. Ale nie, go nie będę bił. On się mnie boi. Słuchajcie, tak jak w tym... W Unrealu, nie? Nie w Unrealu. Kurde, faja, zapomniałeś w ogóle, w co ty grałeś ostatnio? 20-letnia gra? No wiecie. O, tu jest kilku facetów. Ja z bronią. O. Dobra, chłopcy. No nie wiem, zrobić tu zadymę? Powystrzelać ich? To oni się mi boją, jacyś tacy. No, w zasadzie, no, uratowali mnie. Trochę to jest niezrozumiałe dla mnie. Ale jeżeli oczywiście macie ochotę ją ściągnąć, no to jeżeli w ogóle graliście w grę, jest tu jakaś mapa? O, błąd graficzny. Cholewcia, tabulator. Jest mapka, dobra, czyli przypuszczam, że muszę... A źle to jest zorganizowane troszeczkę. Dobra. Tu powinienem przejść chyba przez to. Opływam! Dobra. Jazda. I tu. Dobra, dobra, spoko, spoko. No tak to wygląda, no. Chwilę jeszcze pogram. Ale wyrzucę, no niestety. Prawdopodobnie, słuchajcie, jeżeli ja bym grał w Outcasta z roku 99, która była podobno świetną grą, to fakt faktem chciałbym pograć w to, nie? No, nie wygląda to zbyt pięknie. No dobra, słuchajcie, no niestety będę trochę teraz chamski. No i zabij... No nie, nie powinienem ich zabijać. Dobra, popływam może w wodzie. Mogę... jakoś nurkować? Jest na... Oh my god... No dobra. No niestety, bez przygotowania. Tak wam chciałem pokazać, jak się prezentuje ta gra. Być może jest to jakaś ciekawa przygoda, która zaciekawi was na wiele dni, a być może niestety jest to krab. Zrobię coś na koniec bardzo niezręcznego, po prostu zabiję tych obcych ludzi i tyle. Jebu dup. Go się nie da zabić? No da się. Dobra, no sorry, no. Dobra, to było na koniec. To było na koniec. No i słuchajcie, jeżeli oczywiście mielibyście ochotę... O, nurkowałem. Jest nurkowanie. Jeżeli mielibyście ochotę, no to macie link w opisie. Możecie ściągać, ale ja coś czuję, że to chyba nic specjalnego. Oczywiście wszystko w waszych rękach. No nie wiem, nawet nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Mapka. A, dobra. Słuchajcie, ja myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o tą gierkę. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat właśnie tej gry. Czy graliście w grę z 99 roku? No i cóż. Przynajmniej widzieliście, jak prezentuje się ta gierka. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.